W wyniku wojny domowej bolszewikom udało się odzyskać kontrolę nad prawie całym dawnym państwem carów. Jedynie na wschodzie oparły się im Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia. 30 grudnia 1922 roku formalnie utworzono Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Początkowo twór ten składał się z Rosji, Białorusi i Ukrainy, jednak z biegiem czasu analogiczne twory zaczęły powstawać również w części azjatyckiej państwa. Struktura federacyjna Związku była zabiegiem czysto propagandowym, gdyż faktycznie stery rządów znajdowały się w Moskwie. O tym, co naprawdę działo się w ZSRS, reszta Europy właściwie nie wiedziała. Zwykli obywatele państwa sowieckiego właściwie nie mogli go opuszczać, a wszystkie informacje przenikające do świata zewnętrznego były ściśle kontrolowane. Związek Sowiecki pogrążył się z własnego wyboru w izolacji. Do 1924 roku na czele ZSRS stał Włodzimierz Lenin. Po jego śmierci z wewnętrznej rywalizacji o władzę zwycięsko wyszedł Józef Stalin, który na przestrzeni kolejnych lat umocnił swoją pozycję, likwidując wszelką wewnętrzną opozycję, a swojego największego rywala, Lwa Trockiego, zmusił do emigracji w 1929 roku. Stalin został wtedy sekretarzem generalnym partii bolszewickiej, która zmieniła swoją nazwę na Wszechzwiązkową Komunistyczną Partię Bolszewików, w skrócie WKPB. Umocnieniu władzy Stalina w państwie służył budowany konsekwentnie kult własnej osoby, tak zwany kult jednostki, w czym komunizm stał się bardzo podobny do faszyzmu. Wizerunki Stalina obecne były w prasie, literaturze czy w filmie. Opisywano go jako geniusza wojskowego i politycznego, a na jego poglądy powoływano się w pracach naukowych. To, jak go postrzegano, świetnie ilustruje te określenia, którym proszę poświęćcie chwilę. Również tutaj miała miejsce indoktrynacja wśród dzieci i młodzieży. Stworzono dla nich specjalne organizacje pionierów, w którym obowiązkowo działały dzieci od 9 do 14 roku życia, a młodzież powyżej 14 roku życia wchodziła w skład komsomołu. W latach 1936-1938 NKWD, czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, rodzaj tajnej policji, przeprowadził tzw. wielką czystkę. Pod zarzutem zdrady przeprowadzono aresztowania i egzekucje wśród oficerów oraz przywódców bolszewickich. Represje dotknęły w tym czasie masowo również zwykłych obywateli. Miliony z nich zginęły wysłane do obozów pracy lub rozstrzelane w więzieniach NKWD. Z zakończeniem Wielkiej Czystki Stalin stał się niekwestionowanym przywódcą Związku Radzieckiego. W trakcie wojny domowej bolszewicy ustanowili tzw. komunizm wojenny. Państwo przejęło większość gałęzi gospodarki, likwidując w tym polu własność prywatną. Wprowadzono obowiązkowe dostawy żywności ze wsi do miast. Wszelkie próby oporu ze strony chłopów tłumiono siłą. Taki model gospodarki doprowadził do dramatycznego spadku produkcji przemysłowej i żywnościowej. Bolszewicy zdecydowali się na ograniczone reformy w duchu kapitalistycznym. W 1921 roku uchwalono nową ekonomiczną politykę, czyli NEP. Zezwolono chłopom na sprzedaż nadwyżek żywnościowych w miastach i zezwolono również na prowadzenie drobnej, prywatnej działalności gospodarczej. Doprowadziło to na przestrzeni lat 20. do częściowej odbudowy i ożywienia gospodarki. W 1928 roku Stalin ogłosił zakończenie NEP-u. Rozpoczęła się kolektywizacja rolnictwa. Całą ziemię odebrano chłopom i stworzono z niej wielkie gospodarstwa rolne, państwowe sowchozy i spółdzielcze kołchozy. Ponownie upaństwowiono cały przemysł i handel. Wprowadzono gospodarkę planowaną, czyli rozwijano kraj na podstawie ustalanych w Moskwie 5-letnich planów. Pierwszy taki plan wprowadzono w 1928 roku. W tych koncepcjach szczególnie dużą uwagę poświęcano rozwojowi przemysłu ciężkiego, czyli górnictwa i hutnictwa. Dzięki temu stał się możliwy postępujący równocześnie rozwój przemysłu zbrojeniowego. Dynamiczna rozbudowa przemysłu miała na celu zmniejszenie różnicy rozwojowej pomiędzy Związkiem Sowieckim a Zachodem Europy i przygotowanie Armii Czerwonej do wzniecenia światowej rewolucji. Te inwestycje odbywały się kosztem olbrzymich wyrzeczeń społeczeństwa, a podniesienie możliwości produkcyjnych przemysłu nie przekładało się na wzrost poziomu życia zwykłego obywatela, bo większość mocy pochłaniały zbrojenia. Równocześnie przy inwestycjach wykorzystywano niewolniczą pracę milionów więźniów systemu. Komunizm od początku miał na rękach krew niezliczonych ofiar postrzeganych jako wrogowie systemu. Mordowano kapłanów, monarchistów, ziemiaństwo i burżuazję. Po zakończeniu wojny domowej zaczęto rozwijać system obozów pracy, czyli łagrów. Zarządzał nim GUŁAG, czyli Główny Zarząd Obozów.
Do obozu trafiano za najbłahsze nawet przewinienia czy fałszywe donosy. Niezwykle krwawy przebieg miała przymusowa kolektywizacja, na którą nie chcieli godzić się chłopi. Represje spotykały najbardziej zamożnych spośród nich, których określano mianem kułaków. Ogromną liczbę ofiar, liczoną w milionach, spowodował celowo wywołany na Ukrainie przez władze sowieckie tzw. Wielki Głód. Niemcy i Związek Sowiecki były państwami, które od początku krytykowały system wersalski. Oba państwa po zakończeniu wojny znajdowały się w izolacji politycznej, a wyszły z niej nawiązując wzajemne stosunki. Miało to miejsce w 1922 roku w Rapallo, gdzie podpisano układ jawny o wzajemnej współpracy gospodarczej i tajny o współpracy wojskowej. To dzięki niemu Niemcy mogli omijać zapisy traktatu wersalskiego, testując na sowieckich poligonach rozwiązania techniczne, których nie mogli badać u siebie. Wraz z dojściem Hitlera do władzy współpraca ta uległa zahamowaniu, a oba systemy totalitarne zaczęły się postrzegać jako głównych wrogów ideologicznych. Rozpoczęła się ostra rywalizacja na arenie międzynarodowej, czego najjaskrawszym przejawem była wojna domowa w Hiszpanii, gdzie Związek Sowiecki wsparł Republikę, a Niemcy i Włochy generała Franco. Jednak ostatecznie pragmatyzm polityczny zwyciężył i na skutek narastania napięcia w Europie od 1938 roku oba państwa, licząc na zyski terytorialne, podpisały 23 sierpnia 1939 roku pakt Ribbentrop-Mołotow, który dotyczył podziału stref wpływów w Europie Środkowej.